Okej, poszło, panie Pawle. Zaczynamy egzamin na TR Boeing 737-800. No nie widać cię tutaj, pokazałem cię na fotelu. Ja mogę pomachać tak wirtualnie. No tak, tak. Kierownicą mogę pomachać. Dobra, tak, włączyliśmy baterię osobno, na szaret to niestety nie trzeba zrobić osobno razem z Ground Power i dopiero się połączyliśmy. Pozapaliliśmy światełka tylko i to wszystko w zasadzie, co no, zrobiliśmy. Tak jest, reszta jest tak jak było. Tak jak jest po uruchomieniu samolotu. Będziemy lecieli z Krakowa do Krakowa. Zrobimy sobie SID. Babko 3 Juliet. Następnie od razu polecimy na Star Meban 2 Golf. Z tym starem dolecimy do pasa 25, lądowanie VOR na pasie 25. Touch and go lub go around przed pasem, zobaczymy. Następnie zakręcimy, zrobimy lewy krąg, lewy bądź prawy, jeszcze się zobaczy. I lądowanie według ILS ustawimy sobie tylko w FMC transition do pasa 25. Tak to będzie wyglądało. Także myślę, że możemy zaczynać. Jak tam Paweł, gotowy? Myślę, że jestem gotowy. Okej, ja jestem monitorujący, Paweł jest lecący. Póki co kontrola jest po mojej stronie. Później oczywiście zostanie oddana, przekazana dla Pawła. Dobra, to co? To myślę, że możemy uruchamiać, tak jak mówiłem, baterie włączone. Baterie włączone i tyle. Jako, że jesteś z prawej strony, to się zajmujesz paczkami, tak jak standardowo, jak ćwiczyliśmy. Paczki. No, paczki. Windowsy i tak dalej. Światełka już też włączyliśmy. Światło są, jakieś zasilanie. Tak jest. Dobra, ARS już też włączyłem. Okej. Z odpalaniem. Ground power można, czy ground power. Jest już włączony, tak, już włączyłem wcześniej, tak. Nic ci nie mówiłem, bo mówię, zaraz nam po bateriach będzie i... No dobra, czyli Grand Power jest jeszcze tą rzeczą, która się zmieniła. No, no, zgadza się. Cały jest okej. Zgadza się. A ARS-y mów, gdzie są. Tak, no. Tak jest. To można zajść do FMC. Dobra, no to jeszcze wiesz co? Jeszcze do tabletu najpierw. Ustaw wagę. Dobra, to mi powiedz ile. Daj 18 ton. Paliwa czy payloadu? Payload. Payload, dobra. Tak, żeby nie było, że na pusto lecimy. Paliwka daj nam 5 ton. 5 ton. Okej. Okej, i zaczynamy załadunek pasażerów. To już kliknąłem. Wchodzą u ciebie słychać dźwięki? Tak, słyszę. No, ostatnio kiedyś to nie działało. Dobra. Chyba nie jest taka najistotniejsza rzecz. No nie, ale i wtedy, jeżeli się beacon włączy, to się drzwi automatycznie w kokpicie zamykają, nie? Przyjdzie i coś tam powie. Tak jest. Dobra, ja mam kamerkę na ARS, na FMC ustawione, także śmiało możesz działać. Ja też. Sprawdzimy sobie, czy wszystko się zgadza na początku, że to jest 737-800 z winglerami. Rating silników jest wszystko ok, aktualne damy. I przechodząc do position init, wpisujemy. Znajdujemy się w Krakowie, lotniska Kopa Kilo na stanowisku 3. Prawy. Zaczekaj tylko, bo u mnie się wyświetla na twoim FMC Enter ARS Position. U ciebie też? Skasowałem już. Aha, u mnie się widzisz nie skasowało. No sam sobie skasowałem, okej, nie wiem dlaczego. Dobra, już skasowałem, można, tak, można. Dobra, bierzemy pozycję z owego GPS-a i wpisujemy, znaczy kopiujemy ją jako ARS Position. Aż tak to tłumaczyć nie musisz. Od razu ci odruchowo. Aha, no dobra. Jeden poradnik na ten temat nagrałeś. Aha, no spoko, spoko, to rób. To tak, wiesz, samo wychodzi. Na moim, na lewym FMC masz już pogodę, nie? Wczytaną. O, jak miło się. Fajnie, to będzie spoko. Jakiś numer lotu wpisywać, czy... Lot PAW. Lot PAW. Alfa Whisky. Z pasa 2.5. Tak jest. W tej zakładce nic nie będzie. No nie. Co? Takie programowanie to może być. No. Dobra, w performance init, nasz gross weight.
64 i 4. To zawsze z Simbrifem sprawdzam to. Oj, sorry, nie to. Tu no akurat tutaj z tabletem. Zero Fuel 54 też się zgadza z tabletem, niestety. Jakieś rezerwy, kosmic dać panie. Wiesz co, planowane wpisz 3 paliwko. To i rezerwy będzie 2. No, nawet 1 można dać, ale zostaw 2. Zostaw obojętny, tak, na styk. Dobra. Dobra, wysokość, nie wiem czy ci mówiłem, na poziom lotu 1.2.0 mówiłem, tak? Okej. Okay. Tak, tylko że... Cost index, wiesz co? Index. Może... Daj 10, 20. Nie mamy simbriefu. Tak. Nas nie, ale lot tak. Rozumiem, że danych z wiatrem... Crosswind nie wpisujemy, tak, tutaj też nic nie wpisujemy. No teraz oczywiście, normalnie podczas lotu... No nie. Tu jest jeszcze jedna rzecz, którą robię. No. Bo to już miałem pokazać, jak jeszcze mamy wprowadzonego Sida i Stara. Od razu to się można w tym momencie, to ci pokażę. Babko, Tree, Juliet, to będzie, dlaczego się Ace nie poświęcił? To nie wiem. I Arrival, co tam miało być? Meban 2 Golf. Tak. Meban 2 Golf, na razie to chciałem. Eban 2 Golf do Wargaming 2500, nie? Tak jest. KK356, czy to się będzie zgadzało? KK356. Tak. To wtedy mamy prostą 17, no 19 mil akurat. 356, tak jest. Dobra, no, super. 18,9 zgadza się. No nieważne. I teraz patrz. No. Jak masz. O, teraz. Zobaczmy to sobie od razu. Masz root data tutaj. No to normalnie wiatr by był, gdyby się to wkręcenie wprowadziło. Gdyby co? Po top of climb, po punkcie, który jest za top of climb, czy po punktu, który jest za top of climb pierwszy, miałbyś wiatr. No tak, ale nie ma. Co nie? I on do końca trasy. No. To ja zawsze w tym momencie ten pierwszy dostępny wiatr zastępuje wiatrem średnim. Aha. No tam jest tym bifia na górze. No tak, tak, zgadza się. Dobra. Chyba nie mamy. Mamy na tym. No, na flexach. No co jest już Meban. W czym ja ten gorszy problem? Dobra, Meban, zrobiliśmy sobie daery, wszystko się zgadza. Przejdziemy dalej, ten one limit. A to jest, wypełniamy, jest. Temperatura na zewnątrz. 14 stopni. U mnie 14 pokazuje. W metarze jest 15. No faktycznie, ale w samolocie 14. A tylko, że ten nieaktualny już może być, bo jest SL 6. No tak. A ja mam 15. A, bo to masz Xenviro. Może inne serwery. Może jak być. Kliknę, to mam 15. A u mnie 14 pokazuje w FMC. Nieźle, co? No. To zróbmy tak, że ja wpiszę 15. Nie, wpisz cel po prostu zamiast tego i dwa razy klikasz, wtedy to ci też wprowadzi, tak? Przecież... Między 10 a 20 to 45. Tak jest. No. Jak to widzisz? Nie, 45-14, tak jest. 45-15. No nie jest. Ale 94,5 ciągu? 94,3. No, nawet tam 90. No tak, no widzisz, to jednak jakie to znaczenie ma? Kurde. No co to jest? Take-off zostawiamy, tak jak jest climb też. Co? Co? Że jak take-off? Na poprzedniej stronie, bo tam możesz przecież wybrać wartości N1, tak? A, to tak. No. Nie, bo zrozumiałem, że ci o to chodzi. Dobra, nieważne. Prawy 5 do odlotu. Tak jest. Środek ciężkości 4,75. To tylne będzie. Aha, jak latamy na szaredzie, to możesz w tym momencie mnie poprosić na przykład o ustawienie trimera, tak? Także mogę ci ustawić już 4,75. Dobra, to weź tam na 4,75, tam trochę bardziej do tyłu. Wiatr 340, 13 węzłów i heading passa było 2,52, ale dobrze. 2,52, tak. Zresztą w sumie. Ale tutaj to akurat ustawione. No. Ale jeszcze tak z mapą spojrzę.
2.5. Tak, tak, bo to po ostatnim locie jakoś. 2.5.3 jest. Z mapką. Ale tak, tutaj w FMC 2.5.2. No dobra, faktycznie zgadza się. No to damy 2.5.2. Pas jest suchy. Acceleration height 3000. Tak, i thrust reduction 1500. Okej. V1 137, rotate 139, V2 145, kill rage off. Okej, okay. Od razu też możesz mnie poprosić na przykład, żebym ci V2 ustawił. No to poproszę 145 na V2. I tak jak latamy na szaredzie, nie? Jest ustawione. Dobra. Gdzieś to uwę się wkręcił. Autobryk rzucę na RT działa od razu. Tak jest, jeszcze w MCP możesz coś ustawić. Pomnieć w MCP, mówić kamerę z nim. A, tego. Wymiesza climb. No jeszcze coś. Coś włączyć. Dyrektory włączyć. No tak. O, sorry, że twój. Nie, nie, śmiało, śmiało, włączaj, włączaj. Tak odruchowo już. Ciśnienie już ustawiłem. A pokazuje się teraz u ciebie też normalne? Tak, 10-19, zgadza się. No, no, czyli to działa jednak, że jak tym się robi, to... 10-19, a nie 18? No, u mnie jest 19. W metalu. Aha, faktycznie. 18. Faktycznie, ale tutaj na tym pasku, co mam właśnie, co się nagrywa, to jest 10-19, też dziwne. Poczekaj, zaraz zobaczymy, co mi pokazuje. Na nie ustawiacie? Poczekaj, gdzie jest Xenviro? Briefing, zaraz zobaczymy. 10-19 w Krakowie Xenviro mi pokazuje. Zobacz. Jednak. Jak fantastic. Mm-hmm. 10.19. A widzisz? To jest 18.30. Aha. To ja bym skorzystał z twojego. No, tak zostawimy. Ten i send i to zaktualizował po prostu. No, rób. 10.19, zgadzasz. No i tak zostawiamy. Dobra, tutaj co masz? Wszystko masz już zrobione? No, u siebie mam wszystko ustawione. Aha, o testach miałem ci powiedzieć, bo też pytałeś. To już zrób teraz, możesz zrobić testy. No, właśnie. W zasadzie. A, i na standby'owym, nie wiem, czy ustawiacie dzisiaj, na ISFD. Wiesz co? Możesz ustawić, jak chcesz. No, zawsze ustawiam 10-19. Zawsze. O to chodzi. Dobra, cyk. Zgadza się. Światełka i z góry na dół, z lewej do prawej. Ładnie to wygląda, ale no. Świątecznie. Co się święci, co się święci. Aha, jeszcze jedna sprawa na szaret. Osobno musimy włączyć TICAS na TA Array. A, tak, to prawda. No. To wszystko spoko. No jak dla mnie wszystko się no dla mnie świeci, też. Co powinno. Także no śmiało i... przechodź dalej. Gdzie teraz tylko mów, bo muszę kamerą podążać. Aha, spójrz na swoje radio z prawej strony. Masz tak. Wyłączone? Włączone. Włączone masz? Włączone na wiecie 2. Ale też miałem właśnie takie problemy, że jak z kimś latałem. A moje jak jest? Włączone. Włączone. I z lewej strony 122.8, z prawej 130. Na wiecie 1. Wiesz co? Czekaj, to jest tak. Rozłączymy się ze Smart Co-Pilota. Ja włączę twoje radio. Teraz wysyłam jeszcze raz zaproszenie. Okay. Spoko. Poszło. Jest. I teraz masz włączone radio? Nic się nie zmieniło. No, no to ja u siebie też mam teraz włączone. No widzisz, coś, jakiś błąd. Dobra. Gdzie teraz testy? Jakie? Gdzie? Instalacja przeciwpożarowa. Oxygen. Prawda, ten overspeed. Tylko tą rękę. Gdzie ty to? Twoją. Jaką moją rękę? Co? Jaką moją rękę, nie wiem, bo teraz... Znaczy, w sobie macie napisane, żeby, patrz, ten test kasować z pozycji wyłączenia muscle caution. No tak. W sensie muscle warning. No. No. A nie wiem, czy kliknąłeś, czy... Tak, kliknąłem, oczywiście. No, no, czyli to wiadomo, że działa. Ale... Ten... Ale co? Jak jesteś sam, to nie masz opcji tego zrobić, niestety. No, nie jest to wykonalne. No, ale tak, jak zapewne się... No, no.
Dobra. To też wszystko się... Tak jest. Dobra. Też z tą kamerą muszę cały czas się bawić, bo nie to wciskam. No, słuchaj, myślę, że wiesz, gdzie co testować, także myślę, że jeszcze jeden, dwa testy zrobisz i można już pominąć. Tutaj akurat na... To bym zrobił. Jeszcze po prawej stronie FMC masz test jeden, bardzo ważny, i TCAS. To już włączę ci TCAS. Oczywiście. Aha, no tak, TCAS to. Nie wiem, czy ty będziesz słyszał, nie? Mój? U mnie TCAS działa. Chyba słyszę, u mnie też. No. Jeszcze GPWS-a sprawdziłem. No tak. Więc się... Zgadza się. Dobra, no to już myślę, że pominimy to. FMC mamy ustawione, jeszcze plan lotu, możesz przejrzeć sobie. Transponder jest na 20, tak spojrzałem teraz. Ej, tak, już ustawiłem, tak, tak, tak. Dobra. Plan lotu. Czy się zgadza? Czekaj, co chciałem powiedzieć jeszcze, ale... Dobra, przypomnij się zaraz. Na pewno, ale głupie podejście. Końcówka. Śmieszny krąg nad lotnisko. Ale nie, końcówka na końcu. KK-502, a później KK-536. Jesteś... Aha. Wiesz co? Faktycznie. KK-513. 513 na 536. No właśnie, bo zrób tak. Bo w tym zakręcie on się nie wyrobi. No nie, nie ma szans. 513... Poczekaj. KK-502 pomijasz, nie? O tak. Tak, dokładnie. No. O, i teraz jest ładnie. O, nie. My możemy jeszcze te fixy od razu ustawić, będzie więcej czasu. A jaha, rób, powiedzieć. Możesz sobie zrobić. No, zwłaszcza, że to jest taki dziwny lot. No tak. Gdzie jest ten kak? Tu jest kak. Kak. Fix. Ty paruski gawarysz? Kak to budziec. Co my tu mamy? Fiksy, jakie ci według SOP-u potrzebne są? 20. Ten co jest na 20? Klapy na 1. Dobra. 4 mile od Final Approach. Jeszcze spojrzę do mapy. Chociaż wiesz, co bym zrobił? No. Zamiast dodawać 4 mile. Tylko poczekaj, bo mapa jest potrzebna do tego. To wychodzi wtedy 11,3. No, zgadza się. Mamy 7,3. Ja bym dodał 4,5. Dodaj sobie, nie ma problemu. Bo... Znaczy z racji takiej, że Miss Approach jest wznoszenie prosto do 11,8. Czyli jak piszemy to z 11,8, to będziemy mieli jednego fixa na... wiesz, do 2 celów. No tak. No, znaczy wysuniemy podwozie tam pół mil wcześniej. Raczej się nic nie. Ale nie, dlaczego 11,8 mówisz? Teraz to chyba nie rozumiem. 11,8 od kak. Czy nie? Okay. Nie, najpierw masz 4 nie, mile, nie, nie. A później masz 2 mile przed Final Approach. Mamy koła landing flaps, to już, czy o co ci chodzi teraz? Moment. A teraz sam wiem, myślę. Nie, no dobrze mówię. To jeszcze raz, bo nie patrz. Zrozumiałem. Patrz, 4 mile, no. Final Approach Fix, dajmy Big Down Flaps i film i tak dalej. No. 4 mile od Final Approach Fix, to już ci mówię, 11,3 mili od kilotki. Tak, zgadza się. Tak, to się zgadza. A spójrz na górę mapki na Miss Approach. Climb straight ahead to 11,8 mili. Góra mapki, poczekaj, bo ja tą mapkę to mam... Instrukcje na obejrzenie. Tak, patrzę, tylko musiałem tu się przełączyć z jednego z SOP-u na mapę. 11,8 mili, no tak. No. No to wtedy po minięciu tego, tej 11,8 możesz, tak? No tak, no to mi chodzi o to, no, dopiero. Właśnie fixa na 11,8. Zgadza się, to po minięciu 11,8 możesz dopiero dać się Gear Down Flaps 15. No. Tak. Nie przed, nie na, tylko w kawałeczek po. Dokładnie. Dobra, to się zgadza. I później co mamy dalej? 2 mile przed fafem.
Landing flat before final descent. Mamy jeszcze jedno miejsce, gdzie można. No mamy, to jest to będzie 9-3. Tak jest. No, nie. Oj, co ja zrobiłem? Bez ukośnika. Flash 9, kropka 3. Dobra, zdarza się. Dobra, następnie co mamy? Powinno być ładnie. Następnie co jest? Jest pięknie, jest kolorowo, że tak powiem. Wiadomo. Słuchaj. Że mijamy final approach fix, ustawiamy minimum decision altitude, vertical speed na 1000, a to mnie pytasz? Tak, co dalej? No ale to widzę, że masz to przed oczami, jest super, okej, dobra, to myślę, że możemy zaczynać, jeżeli masz w FMC wszystko zrobione. FMC wygląda ładnie. Dobra, sobie tylko zmienię mapkę. Ja bym poszedł na Preflex Checklist. Aha, no dobra. No to przecież ty tutaj rozkazujesz teraz. No to zaczynamy. Preflex Checklist. Oxygen. Left is tested 100%. Right tested 100%. Słuchaj, nie wiem co jest jeszcze z tym kółkiem. No kurde, ani ty, ani ja nie możemy ruszyć. Zobaczymy co będzie po wypchnięciu, nie? Nie są prosto. No koła, ale ta kierownica w zasadzie. O to no mi tak, chodzi. Kierownica też. Kierownica obydwie. Okay. Ja ci mogę pokazać na to. Okej. No to u mnie coś jest jakoś. No nigdy no, tak nie było. Dobra, kontynuujemy. Instrument XPR and display switches. Ale są tu na górze. Normal and auto. Window heat. On. Pressurization mode selector. Auto. No i ta, nie zdążyłem powiedzieć. No i dobrze. 800 mamy tutaj elewację z tego co kojarzę. 800, okej. Tak. 700 coś, niecałe 800 jest w każdym razie. 791. Czyli na 8. Tak jest. Słuchaj, daj już, żeby przyspieszyć, już APU włączyłem, możesz dać anti-collision lights, że no już niech się pasażerowie nam nie ładują. Dobra, pushbacka warto by było sobie zaplanować w czasie. A, no to już, ale to nie wiem, za chwilę, Ja muszę robić, bo ja jestem masterem. Okay. To u ciebie chyba nie zadziała nawet. No nie wiem. No chyba tak, coś kiedyś kombinowaliśmy też z tym momentem. Dobra. No, dobra. Lecimy dalej. Flight instrument. 6500 możesz ustawić w zasadzie. Wysokość, bo to jest wysokość transition altitude. Do tej wstępnie wznosimy. Ok, flight instrument. Set, tak, dobrze. Parking brake. Set. Engine start levers. Cut off. Rudder and aileron trim. 3 and 0. Sprawdziłem też, mówię co umiem, może coś kurde. Taxi and takeoff briefing. Discussed. Completed. Okej. Czekaj. No bo jeszcze mam chyba jakiś pomysł, poczekaj chwilę, ale to już, no dobra, wejdę szybko. Nie. Muszę w opcję wejść. Joystick, gdzie to jest? Tu. No działa mi to. No to czyli nie, czyli coś. Przecież ja mam kontrolę. No nic, zobaczymy. Bo wkurza mnie ta kierownica właśnie. No, na tą kierownicę pomysł, ale no niestety. Okej. Fuel. No pytaj jak chcesz. Lewy zegarek to wiadomo, czas powietrza, a z prawym co robicie? Wiesz co, to w zasadzie co chcesz sobie robisz, tak? Jak sam latam, to prawie zawsze wyłączam na block time. Aha, no może być. No, chyba spoko wychodzi. Five thumbs. Okej, okay. Pumps. Left. Left forward of on. Sorry. Okej, okay. Passenger signs. On. Auto brake. RTO. Take off speeds. V1. Sorry, my one zasłania. V1 127, rotate 139, V2 1457. No okej, okay. Pięknie. MCP. Set. CDU preflight. Completed. I preflight checklist complete. Okej.
Dobra, ustawię tego Better Pushback. Dobra, tak ustawić. Aha, możesz generatory od IP już włączyć. A, faktycznie, generator od IP i... Tak jest. Tak jest. Dobra, niech tutaj nas wypchnie. Chwilowa zawiecha będzie. Oczywiście Better Pushback. No, słyszałem, jak powiedziała. O! To już coś. Okej, okay, choksy, czekaj, to już wyłączę choksy. APU włączone jest, tak? Chodzi na tak, APU. Tak, APU włączone, generator, tylko czekaj, bo mi się ten jeden przełączył. Tak. GPU, aha. O, nie odskoczył. GPU też rozłączone, żeby mógł Better Pushback nam podjechać. Myślę, że możemy się już przygotować do wypychania, do uruchamiania. Czyli co robimy? Chociaż właściwie nie, bo nie ma bez sensu za wcześnie. Można to zrobić, ale jeszcze o czymś myślałem, żeby coś włączyć jeszcze, żeby silniki zaraz uruchamić. Też bym dużo rzeczy powłączał. Tak spojrzałem, tylko nie wiem w tym momencie, czy... Ale o czym mówisz akurat? No właśnie próbuję powiedzieć. Aha, no mów. Czyli before start items, tam taxi items, wiesz, takie rzeczy. Znaczy taxi lights to za wcześnie. Nie lights. A co? Są memory flowy, które się robi, wiadomo, po uruchomieniu, przed kołowaniem i tak dalej. Aha. I czy ja to robię teraz jako lecący, czy proszę ciebie o wykonanie tego? Aha, o to ci chodzi. O to ci chodzi. Słuchaj, no jako że siedzę z lewej, to mi jest łatwiej włączyć pompy, a tobie jest łatwiej wyłączyć paczki na przykład, tak? No. No, także, no i to wszystko, dobra. No, to włącz pompy, ja wyłączę paczki. Okej. Dobra, to ja jestem gotowy w zasadzie, podpięty jest, no, nie wiem. Po stronie też. Prosił cię o zwolnienie hamulca, coś słyszałeś? Tak, tak. Aha, no to mnie też to jest pasuje. Choksy wyłączone. Okej. Dobra, no to co? To możemy wypychać. Rękaw jeszcze przesunięty, no nic. To zwalniam hamulec. Dobra. Ground equipment zadaje ciebie. Left is clear. Right is clear. Okej. Okay. And start engine number 2, please. No, no tak, okej, okay. No fakt, jesteś lecący. Flight deck door. Closed and locked. Windows. Closed and locked. Anti-collision light. On. And before start checklist is complete. And now starting number 2, please. Start number 2. Okay. Trenation spot. Oj, and the rotation. To ty czy ja, ale to delikatnie. Ruszyłeś. Ja tylko się modlę, żeby twój głos było dobrze słychać. Kurde, no już podgłośniłem. Na pewno będzie. No, jak nie, to napisy się dorobi, tak? Okej. Paliwo. Kurde. O. Checked. Ostatnio coś miałem, że te podawanie paliwa mi nie odskakiwało, wiesz? Nie odskakiwało? W sensie myszka mi się trzymała na tym. Dałem myszkę w dół, to się latało, wiesz. A co dziwne. And start number 1, please. Starting number 1. Czekam. O, właśnie. Okej. To jest co uważam też jest głupie z klapami. No, ty siedzisz z prawej, a prosisz mnie, żebym ja ci klapy przesunął, nie? Tak. To jest śmieszne, jak ja mam ręce na... No. Przepustnica. To tam dołem jakiś przełożył. No, no. Okej. Okay. Poszło. Fuel flow. Checked. Ach, pięknie to wygląda normalnie. Aha, jak z kółkiem u mnie. O, teraz jest prosto, jest na center, okej. Okay. No, uff. Okej, okay, odskoczyło, to już ja włączę tutaj na continue. Zresztą możesz, ty, nie wiem jak robimy w sumie, bo to takie jest, wiesz, pół szaret, pół nie szaret, nie? W zasadzie, dlatego... A hamulec już tobie prosi. No tak, dobra. Parking brake jest set, generatory włączone.
No i co teraz? Nie chcę prosić cię, nie? Dobra, to APU może wyłączyć, siadam paczki na... Wiesz, prosi to się świnia. Co ja daję paczki na auto, wyłączam APU Blitz. Isolation valve daję na auto. Hydraulic, electric hydraulic pumps na on. Mhm. I flaps 5 poproszę. I to jest to, że... No. A, i probe kity są tak po mojej stronie. Tak jest. Jaw dampera już włączyłem, jako że mam bliżej. Tak, tak. Flaps 5 jest set, nie jeszcze, dopiero odpią. No, no, oczywiście, no. No, teraz się zobaczę ten lower gear assistance. Na razie ja mam kontrolę, przypominam. Okej, okay, odjechał nam. Tak, to prawda. Też mogę zarejestrować. Co robimy dalej? No jeszcze nie, jeszcze poczekaj. Jeszcze ja też sprawdzę. Co robimy dalej teraz? Psz, ładnie pokazuje nam. No ale nie widzę tego. Aha. O, już się schował. Ready for before taxi checklist? Można before taxi checklist. Okej. Okay. Before taxi checklist. Najpierw chciałem pójść na sterowę sprawdzić. A to jest, to jest w checkliście też. No tak. No także. A tak. Chyba, że chciałeś wszystko zrobić, a później tylko przeczytać. No właśnie. No tak, tak też można. No dobra, no to robimy, no to spoko. No to, no to zrobimy tak jak chcesz, już testuję. Full left, right, full up, full down, neutral, a rather full left. I full right. Check no te, poproś tam ja kontrolę, już masz. Full left, full right, neutral, full front, neutral, full back, neutral, rather right, rather left, neutral. Lower gear wygaszamy i tak before taxi checklist. Okej, okay, before taxi checklist. Generators. On. Probe heat on. Anti-ice not required. Isolation valves auto. Engine start switches continuous. Recall checked. Engine start levers I do it and flight controls free and correct. Okay, flaps 5 green light. APU off. And ground equipment? Clear. Left is clear. Right is clear. Okay. Before taxi checklist is complete. Wiesz co, no nie wiem, czy ja mam kołować, czy ty będziesz kołował teraz do pasa. Ja mogę kołować. Teoretycznie kołuje kapitan niby, teoretycznie ale... kapitan. Da. Kołuj. Czy włączę już? Nie, to kołuj ty już. Dobra. Tylko czekaj. Teraz mi się ten... Pustok nie zgadza. Dobra, co się wróci? Nie, no to zrób sobie na spokojnie, zatrzymaj się jak coś. Dojedź do holding pointu, a ja za minutkę wracam. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. To mapkę sobie otworzę. A, spoko, spoko. Taksi. Nie wiem, się pogubił na tym zakręcie w lewo. Nie, nie, chyba się nie da. Zaraz będę, nie? No, spoko. Ja poczekam na ciebie w holding pointie. Okej. Okay. Czyli no tak, zrób. I lecimy. Config. Checked. Co mi przygotowałem? Jeszcze hamulce. Hamulce też poprawnie. To jedziemy. Do 35% transponder alt off.
się ubierać. Jestem z powrotem. Okej. Okay. Myślałem, że wcześniej wróciłeś, bo jak o tym pozmieniałem, to mi się ręcznie zaciągną. O, nie. A właśnie nie wiem dlaczego. Nie wiem, mnie nie było, nic nie klikałem, nikogo nie ma u mnie. Dużo się mnie minęło. No tak. Tam się starałem nie spieszyć. No, spokojnie. Zatrzymujemy się, czy uznajemy, że mamy lane clearance? Mamy, także wjeżdżaj na pas. Dobra. Nie jest to żaden VATSIM. Left approach is clear. Right approach is clear. Okay. Stopy włączyłem. Dobrze. Train radar też. I u siebie jest chłop. A, no tak. Ja u siebie też włączę. Approaching. Okay. 2-5. To co, gotowy do before takeoff checklist? No już za chwilkę. Czekaj. Tu. No, możemy before takeoff checklist. Okej, okay, before takeoff checklist. Recall checked, stabilizer trim set 4.75. On runway 2. Checked, transponder TARA u ciebie też, tak? Tak, u mnie też. Okej. Strobe lights is on. Landing lights on, cabin crew uprised i auto throttle już masz włączoną. Dobra. Before takeoff checklist is completed. Tylko problem jest taki, znaczy mam się do tego, że ten samolot trochę zagubił. Okej. Okay. Może być ciekawy. No ale dobra, spróbujemy. No zobaczymy. Jak będzie ci lagował, to będziesz musiał sobie pozmieniać ustawienia. Tam są też gorsze w nim ustawienia, można wgrać. No zobaczymy. Znaczy, jakby był masterem, to bym tego problemu nie miał raczej. Aha, może być. To tak to zwykle działało. Aha. To nie wiem, czy się przełączymy na szybkość. Wiesz co, możemy jak chcesz. Dobra, to ja się rozłączę. Się wydaje, czekaj, tak chyba nic. Chyba nic się nie stanie. Dobra, ja się już rozłączyłem. Pushback failure. Co? Jak się rozłączyłeś, to teraz pushback failure. Aha. I mówi, że przerywa wypychanie. No spoko, no niech przerywa. Tak jest. Widzisz jestem. Wszystko? Widzę wszystko. Wszystko jest włączone. Okay. Jeszcze szybki test. Nic się nie pozmieniało. Okej, okay, jeszcze. Kontrole działają, wszystkie, nie? Widzisz? Tak. Widziałem. Dobra, no to dobra. Jak gotowy, no to take off. Lecimy, tak jak mówiłem, na Babcock 3 Juliet, następnie od razu wykonujemy Star Meban 2 Golf do pasa 25, podejście VOR, go around i krąg nadlotniskowy, podchodzimy, transition ustawimy sobie tylko dla pasa 25, podchodzimy do pasa 25 na ILS. I z pełnym zatrzymaniem na pasie. Na pasie. Dobra, jak gotowy. Okay. Jeszcze szybkie pytanie mogę. No. W ustawieniach Hisplane'a masz toga na jaką komendę? Autopilot takeoff go around? Sekunda. No bo u mnie, o ile na starcie to działa, to na go around tak niezbyt. Nie zawsze. I się zastanawiam, nie, ja mam left czy... toga. Left toga mam to przypisane. Left toga. Tak. Czekaj. Left toga. Tak jest. Nie, screenshot mi się zrobił. No właśnie, bo nie będzie widać jakie lądowanie było.
No u mnie, ja nie mam tego pluginu, a nie włączyłem Smart Carsa, no bo to nie ma takiego lotu z Krakowa do Krakowa. Najwyżej screena zrobisz, czy powiesz i zresztą będzie widać mniej więcej po wstrząsach, jakie są. No, VS jest widoczne. Dobra, i teraz powinien LFTK działać. No powinien być. Najpierw stabilizacja silników oczywiście. A jesteś gotowy? Ja jestem gotowy. Dobra, no to 40%. A jeszcze światełko ci wyłączę tylko może. Proszę, ale ciemno jest. Stabilized. Skrycz. No. Take off thrust set. Przyciemnić ci kokpit? Nie, dobrze jest. Okay. 80 knots. Check. One rotate. Positive rate. Gear up. Gear up. Enough is set. Gear is up and off, and auto brake is off. 800. Level change, proszę. Yes, level change is set and 1000. Na 1500. Okej. Będzie jak mówisz. 1500. Command. Wiesz co, latamy na A. Tego ci nie mówiłem. Dobra, okay. Tam może być na A. Command A is set. Bo były też jakieś problemy mieliśmy, wiesz? Mhm. Command A is set. Uff. Dziwne przeżycie, naprawdę. Leworęczny start. No tak. Wiesz, to pewnie widziałeś. Teraz 3700 to jest nasze. 3800. Tak. Dobra. Teraz możesz prędkość już zwiększyć sobie na MCP oczywiście do klap piątek. Tam ten trójkącik jest zamalowany. Dobra. Mamy 3000 AVL, to powinien backup. Okej. Oj, prędkość tam spadła. Wzrośnie. Flaps one. Już mówisz? No tak. Okej, flaps one. I to jest 15. No tak. Flaps one set. Okej. Flaps up. Okej, flaps up. Flaps is up. Włączam wynawa i mam tutaj do czekasta. Engine bleeds. On back, auto, landing gear up, bells off, flaps up, no lights, altimeter, waiting for transition altitude. Zbliżamy się, widzę, że już wysokość zwiększa, tak, pięknie. Już nie chciałem ci przerywać. No super, super. Transition altitude. Za 300. Jest. Co to jest za punkt po naszej prawej? KK386. Transition. Okej. No już przekładam, to u mnie. Baro reference set and cross check. 1013. Tak się, a to chyba jest odlot po nieudanym odlotach. Po nieudanym odlocie? Tak, dobra. Nie, to jest afterburnout. Nie, no tak, no Mr. Approach, tak? No. No to o tym mówię. Dziwne rzeczy po prostu, nie? Po prawej, no na pewno tak, inaczej. Jeszcze z lewą ręką. No. No, żeś sobie wymyślił z tą lewą ręką. Inaczej się nie da. Znaczy da się, ale to jest zupełnie niewygodne. No to co, tak źle było? No nie, no dobrze było. Kurde, zegarka nie włączyłem. O jest. Okej. Pięknie. Jest już wyłączone. Logo też możesz w zasadzie wyłączyć na tej wysokości. Trzymaj. Stacja czysta.
Tak, jest na auto i jeszcze jedna opcja, jeszcze coś zrobić. Tak jest. Auto albo off. Auto. Okej. Będę polecał na stereo. Nie, właśnie. No lepiej jak stewardessy mają kontrolę. Że auto to jest wyłączone, ale w momencie, kiedy nie dostaniemy samochodu, to trzeba było używać. No, nie chciałem teraz mi tego robić. W sobie na stronie jest descent. Jest napisane, że pasem symbol wyłącza na podobne urządzenie. Tak jest, zgadza się. Tak, a teraz nawet go nie przekroczyliśmy. Wiem. Co na to pod descent? Wiesz co, na ogólnie to przed 10 tysiącami, żebyś to włączył, tak? Oj, czekaj. Chyba też. Czy lecisz? Nie. No i jakoś lecę. Lecę. Dobra. Ale coś mi wysokość mryga na żółto. Nie wiem, czy u ciebie też? Na, tak, na PFD. No 1-2-0, no i właśnie na żółto mi tam mruga. Żółty, biały. Zobacz na filmie. Słuchaj. Przed punktem po lewej, jak widzisz, M-Pulse, mamy topo descent w punkcie M-Pulse w zasadzie. Także proponuję z babko polecieć od razu do M-Pulse. Możesz stawić w... No, można. Po co mamy tam jeszcze lecieć? Ograniczenie wysokości. Tak lecimy. Nie, i tak lecimy tylko na 1-2-0, także... Praktycznie cały lot. No dziwnie, z tą wysokością pierwszy raz to mam. Tak jest. Tak jest, zgadza się. Nie mamy 10-19. Nie, cały czas pokazuje. A tak, to sama. No. Zbliżamy się zaraz. Tak jest. No już 30 mil od top of descent checklistę możemy robić w zasadzie, tak? Okej, okay, jeszcze heading ci się jeszcze zmienia oczywiście. Descent checklist, pressurization, landing altitude, set the 800, recall. Check the auto brake. Co zostawimy wyłączonym, bo i tak będzie go around, tak? Przecież nie wiem, możemy robić już. Teoretycznie nie wiem. No tak, no dobrze. No dobrze. Chociaż altitude nie zrobię. Mam fujeczkę. Zaczął zniżać. Okej, on powinien sam zacząć zniżać. Tak, tylko ja się wyszaknę. Landing data. Dobra, ustawię w FMC landing data. Robisz coś w FMC, bo u mnie się nic nie zmienia. Aha, no a gdzie ustawiasz landing data? Aha. Okej, spoko. Wiesz co, tak, 11, czyli piątkę dajmy sobie. Tak, dobra, to jest podejście VOR, dlatego nie mamy, dla VOR-a mamy jaką częstotliwość w KAK? 112. Okej. To jest 249, to teraz 112,8, aha, u mnie jest ustawiona już, ty musisz chyba... Nie ma standardu. Tak, to już możesz też sobie przełączyć.
To jest z tamtego lotu jeszcze. Już ustawiam, tak, bo to też się zmienia chyba. U ciebie powinno też się zmieścić. 1000 ile? 200? 90. 20 mil frakcja. A już mamy 20 mil? A jeszcze zakręty mamy przed nami. Także 20 mil do pasa, no no, bo teraz lecimy. 1250. No. Nie wstawię, ja kończyłem na moment, bo 1000. Okej. 1200. Level change. Pasażerów zapiąłeś, tak? 1200. 90. Kurde, 1290, okej, okay. Ustawiłem. 1200, no nawet zgadza się. O! No jest. Ale masz 1280, tak? Tak, na no tak, to dam jeszcze 5, a wiem czemu. Albo bym musiał kręcić wszystko kółkiem, wiesz? Tam teraz ile masz? 1285? Tak. No to mamy tak, ja mam 1295. Dokładnie. Mniej więcej. No niestety ten szaret tak działa, nie inaczej. Chyba od FPS-ów też jest zależny. Być może. No ja mam 40 teraz, 42. 42, 39, no, czyli 4. Raczej. Więc puszczymy jakąś samą specjalną. 249 kurs ustawiłeś na... Tak, bo to jest... Okej, okay, a nam się heading coś zmienił, widzę. A, masz, sorry, 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 ja na prędkość patrzę. Nie, 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 spoko, spoko. Na prędkość spojrzałem. Okay. Nie, 003 u mnie pokazuje, a u ciebie? Na ND. Na ND. Ja mam czeka. Aha. Czy heading? No, heading. Nie, no heading, normalnie. Heading. A, zero. Masz pewnie trak. No. To nie jest heading 3.5. Znaczy, u ciebie też będzie 3.8. No pewnie tak. Tak, tak, bo tutaj myślę. Ja sobie skopiowałem tę konfigurację. Dobra, jakie ograniczenia gdzie mamy? Bo tak zniżamy, zniżamy i mamy zaraz... No zakręcie dopiero. Okej, transition level. Baro, Riffen, 7, cross-check, 1019-er. Tu jesteśmy na K518, mamy być, czy mamy, tego jest poziom 100. Okej, okay, prędkość na troszeczkę, ona zawsze na zakręcie rośnie jakoś tak dziwnie. No nie wiem, ona trzyma. No i jaką masz prędkość? 240. Okej. Okay. 14. A widzisz, a mi skacze prędkość i mam 252, 4, 259, 257, 6, 200. Czym to może zrobić? Program pogodowy inny. Tak. No. Tak samo prędkość na ND, wiatr, kierunek wiatru, ta strzałka tak mi lata. A to no będzie na filmie, to zobaczysz. 20 węzłów, to jest 270. A ja mam 11-20, tak, tak mi mryga. Nie wie co ustawić. No, to... Słuchaj, ty jesteś master, ja wyłączę X-Enviro po prostu. No, też może. O, i teraz mam. I teraz prędkość też mi trzyma. No, dobrze. Teraz wygrałem. Co ja tam mam? Do 4000? To ustawię na tak, jest. 4000. Dojście z 4000 rozpoczynamy. Zgadza się, tak patrzę na mapę, 249 kurs. Ale patrzę, jak ten top of descent był na, nie wiem, na coś. No, 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 no. A cały czas serii po 1100 ścieżki. Mimo tego, że to było zniżej. No. No jest, jest faktycznie. Ale bo zobacz, bo w KK518 powinniśmy być na flight level 1.00. No tak sobie wyliczyłem. No. Tak. No, tak. Będzie to, że to jest sensowne.
X-Rasa? Co, co? Masz X-Rasa? Tak, mam. To się krzyczy czasami bez sensu automatyzacja? Wiesz co, nie, jeszcze mi się nie zdarzyło. Mamy dość czasu. Chyba, aha, a ja chyba zawsze w odpowiednim czasie ustawię i... A teraz no właśnie... ci krzyczał? Tak, przez chwilę. O! Właśnie zawsze w takich momentach. Hmm. No i też, pamiętam. To dziwnie. Słuchaj, jeżeli będziesz gotowy, to możemy sobie skrócić na przykład z KK516, polecimy do KK536. Załóżmy, że KK536 chwilę przed tym punktem będziemy 20 mil, tak? Jeżeli chce, a w sumie nie ma sensu. Nie, bo to kawałek nie, dalej, tylko polecimy. W stresie jest, a to jest czas. Egzamin. No tak, to jest prawda. To jest prawda, panie. A, jest wiatr teraz. No, no to widzisz, jak Xenviro działało. Włącz światełka Wing, proszę. Światełka Wing. O, teraz ładnie się podświetliło na filmiku. Ale w kabinie w przedziale pasażerskim jest to. A, tam, tam. No tak. Aha. Okej. Nie wiem co to. Ja też. Po twojej stronie nie ma. Na twojej szkole nie widzisz. A, też widzę. Tak, tak. Czekaj, to ci go wyłączę. Nie, no nie przeszkadza. Chociaż dobra, bo za co? Lepiej? Nie jest włączony. Ja to sobie wyłączę. Aha, to ty sobie go wyłącz. Cały czas zostało. No tak, ale wyłączyłeś? Tak, zgasiłem. O, a na szybie widać. Na szybie widać. A jest. To ładnie. Mamy 4000. Na szybko. 4000. Zniżyliśmy. 372. 356. 372. Ale... No, czyli tak sobie będziemy lecieć. A o czym mówisz teraz? 372? Kaka 372. Jest 4000 powyżej. Tak. No. 372, a w zasadzie tam już zaczynamy zniżanie, tak? Dobra, ja tu zredukuję sobie prędkość na 220, możemy skróta zrobić. 516 na 373. Jak chcesz, tak proponowałem wcześniej. Ewentualnie headingę, żeby ten zakręt był taki całkiem sensowny. Nie, to na początku po prostu nie myślałem, że mam 4000 tych przeprosin. No, a już zostaw, ile to zostało, kawałeczek. Zaraz i tak zawsze zakręcamy. Tam mamy diesel w tym punkcie KK514, prędkość 220 below, ale następny punkt już jest 220. 220 mamy ustawiony. Godzina. No. Pozdrawiamy. Tak jest. Z kokpitu. No. Czyli od KK, gdzie jest KK? 732, tak? Mówiłeś. 372. 372, tak jest. Tak jest. 372, tutaj jest 4000. 3000. Później mamy według SOP-u zniżać do jakiej wysokości? Będę. Tak jest. 1300. Dokładnie. To też będzie lądowanie, trzeba wyjaśnić. Lądowanie, podejście. No tak. Słuchaj, chcesz zrobić touch and go, czy... Nie, go around. Okej. No to ty mówisz, kiedy go around. Ja lubię. No, w sumie to co, ja mam ci powiedzieć? Ty, ja nic nie powiem i wylądujesz, i co?
Dobra, nie, nie, powiem ci. Albo będziesz lądował, taki niespodzianka będzie. No, spoko. Albo wylądujesz i touch and go, albo robimy go around. Jeszcze nie robimy. Nie, normalnie. To samo co go around, tyle że na pasie to klapy 15 i no. Nic nie to, że wszystko to samo. No tak. Tego koła nie można przychodzić. Zgadza się. No, mam nadzieję, że ta droga zadziała. Bo tak do go around faktycznie nie to tylko jak nie zwykło odchodziłem, to musiałem manualnie. A to i tak przepustnicę, to i tak daj przepustnicę na maksa, nie? Na maksa? Tak, 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 od razu. Jak będzie go around, dawaj na maksa, bo nie wiadomo co to będzie właśnie z tym. Czy to załapieć? Najpierw kliknę i później wiesz. No zobaczysz. Zresztą jak na maksa, to jest 90 klasy. A są radius to. No tak, ale... Oczywiście mówi nam się zbliża. Okej. Flaps one. Flaps one set. Dobra, czyli tutaj zmieniłem do 3000. Okej. Może być. There's we go. Ty heading już ustawiasz. Wszystko się zgadza. Tak jest. Już dla jasności wysokość 3800 minęliśmy i 194 prędkość. Tak, zgadza się. Ok. Czyli ja muszę mieć program swój pogodowy wyłączony. No, na to pewno. Tu widzę następny fix, masz 12 jakiś, tak? 12? No, 11, a, coś tak, mówiłeś. A, tak, 11.3, to jest nasz drill down. Dobra, flaps 5. Okay. Flaps 5. Flaps 5 set. No to jest wysokie. Nie różnicy. Coś by nie wskazało. K373 jest. Dobra, K3 jest. Tutaj powinniśmy być na 4000 powyżej teraz. Także na razie utrzymuj te 3000. I... A nie FD25, to jest final approach. FD25. Następny tak. Punkt, tak jest. Stamtąd według SOP-u masz 1000, no powiem ci, do 0,7 podchodziłem. Zobaczysz jak tutaj będzie, nie wiem. Vertical dałem na 1000 i bardzo fajnie podchodził. Także zobaczymy. Aj. Tak jest. Wszyscy chyba żyją. Ty kurde, jaki wzrok. Też widzę pas, ale jak krzywo. Co, nie? Chodzi latarnia, to jest porażka. To może nad morzem latarnia jakaś. Naprowadź się headingiem jak coś. No, właśnie też tak myślę, żeby zrobić. O człowieku. Okej, gear down, flaps 15. Okej. Gear down and... Flaps 15. 15. Co tam, spójrz sobie na SOP, bo nie wiem czy pamiętasz, czy coś jeszcze zrobić mam, czy... Okej, okay. Speed break is armed. Jeszcze coś o czymś zapomniałeś? Coś bym ci przeczytał. Tak, landing checklist. Engine start switches. Oj cholera, no włączcie. No. Continue. Speed brake armed. Landing gear down triggering. Cabin crew uprised. And flaps 15.
dwie flaps. Flaps 30 set. Now. Okay. And landing check is complete. Już ci mówię. 146, tak, 151. Ciśnienie mamy 10-20, zmienię ciśnienie. Wygląda na to, że z kursem pasa. No. Fajny approach, flips, żywość. To na 1300. Lornetkę wziąłem, zgadza się. O, tyle światełek. Dobra, skup się. Według mnie jesteś na lewo od pasa. Według mnie też. Ustawiam 4000 Mist Approach Altitude Set. Punkt minimum to już minęliśmy? Nie, no właśnie mówię. No widzę właśnie. Ścieżką, już pod ścieżką. Przed chwilką było. Ok, zbliżamy się do minimum. Go around. Go around. Zadziałał go around? Nie wiem, szczerze. No to dawaj przebustnicę. Flaps 15. Chyba tak średnio. Aha. Ty, a ja nie mogę flap na 15 dać? O, idzie, dałeś, dobrze. Zmieniłeś. Tak, 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 tak. Flaps 15. Positive rate? Gear up. Gear is up. Coś prędkość mi się zawiesiła. 151? No właśnie, prędkości nie ma. Trochę tam więcej tego ciągu. Nie wznoś tak się mocno może? Autotrotu czy co? No, a to możesz. Okej. Okay. Coś jeszcze ci włączyć? Level change. Okej, okay, level change i command A też? Tak. Okej, okay, command A, level change and heading cell and auto throttle is on. Yes, mate. Tak jest. Prędkość na 180 wrażenia serdecznie. O, zniknęły mi te... Dobrze, prędkość tam zatrzymał, okej. Okay. No, u mnie też, okej. Okay. Flaps 5, gear is off, auto brake off. Flaps 1. Flaps 1. Okej. Okay. Słuchaj, robimy lewy czy prawy krąg, możesz wybrać. Kurczę, w takim razie... Flaps chcę tego czekać boję. Dobra. Flaps up. Flaps up. Flaps up. Ktoś tam napisze w razie wystrzymać, żeby to szybciej poszło. I after tego checklist. After tego checklist. Engine bleeds on pax auto landing gear up and to flaps up no lights altimeter 1-0-0. Set and cross check.
Dawaj prawy. No dobra, no to wykonuj prawy teraz. Jakim ty kursem lecisz? 252 będzie podejście na pewno. Mamy. Słuchaj, doleć headingiem do tego punktu odlotu, który mamy. On był tam na 11,8 mili. KK386 tam widzę mamy. Tak. Tak jest. I stamtąd zaczynaj w prawo, tak jak jest przypisane. Tylko nie leć do końca tą kreską, bo ona nas doprowadzi nie wiadomo dokąd. Ja się śmieję. Coś mi tutaj czekaj. Speedbreaki nam się włączyły, nie wiem dlaczego. Od kiedy? No nie wiem. Nie są. No już teraz nie, już nie, ale były. To może jakiś błąd, coś. Albo może ja coś ruszyłem, cholerka wie, to sorki. Dobra, w zasadzie chcesz to zakręcaj, no i tak mamy już te 4000, śmiało tak. Możesz zakręcić. Mamy 3-4-0. Rób jakiś krąg w FMC, w zasadzie możesz sam sobie ustawić jak lecisz na autopilocie, tak? Teraz będziemy lądowali i tylko transition ustaw. Przez te kapusy. Tak jest. No, zaraz się pokażę. Jeszcze raz w prawo zakręcisz. To będę kręcił sobie kółeczki. A co? Okej. Okay. Jest, to 997. Ja pierdzie. Nie masz takiej reszty z jakby skalender blokad? Nie wiem. To nie wiem jak to ma działać nawet. Jednym przyciskiem pinam sobie po prostu blokady z kolei. Dobra. 0. Ile tam było? 997? 997 to ma. Na 0,7,0 już polecam. Okej. Dostawaliśmy. 0,7,0. Mam nadzieję, że jak tak pokręcę, to u ciebie też wyskoczy 997. Na razie 800 na razie. I? 997. No widzisz. Działa. Co, ten checklist nie będziemy robili. Autobrake'i mogę już dać na dwójeczkę. Tak. Wyłączyłem oczywiście. Landing data, nie wiem, VREF ci się może zmienił czy nie, coś? Nie, jeszcze nie ustawiam. Ale zaraz to się zrobi. Wysłucham sobie auto. Jakoś dziwnie wyliczyłem to przewidywanie. A tutaj masz, ja na swój patrzę. O! To. Jakoś tak. No, teraz dwie. To pewnie ma jeszcze te dane z obejścia. Może być. Może. To poczekamy trochę na co to przyjdzie. O ile coś się zmieni. Ty, zobacz co ze spoilerami. Kurde, patrzę na widok z zewnątrz, to spoilery mamy otwarte normalnie. Wiesz, racja. No kurde, ale tu w kabinie są zamknięte. W kabinie są zamknięte, czekaj, ja złożę. Okej, okay. Ja będę obserwował na zewnątrz. O, nie ma. Dziwne. Nie wiem, nie ruszałem niczego. No widzisz, no ja też nie wcześniej, one nam się otworzyły. Ja tutaj zamknąłem, bo mówię, może ja coś ruszyłem. Kurde, a tu takie rzeczy. Ty mówisz, masz zamknięte, ja też. A... No bo nasza Red Cockpit to nie można używać za bardzo osiek, a ja mam ośkę przypisaną akurat, także może być moja wina. No, przyznaję się bez bicia.
Dobra, zmienimy sobie fixa z 20 na 12. Okej. Co nie jest 12? Jest. No tam jest 11 coś akurat. A to resztę możesz usunąć, myślę. Dobra, 112. I ustawię to swoje. Okej. Czyli 6, 4. 2500. 4 do czego? Przed czterema muszę już być na kolokwiatę montowania. Okej. Dobrze, ty, ale się pogoda zmieniła, 9 stopni teraz tutaj. Ciekawe jak na lotnisku będzie. No i teraz to widzę jakoś bardziej znajomo chyba. No. Takie co się obserwowało przez ostatnie 100 godzin. Aha, no tak. Dobra, co tam mam? Na KK 501 też. On jest tutaj. Chmurki przyszły, także do Wioara miałeś szczęście jeszcze, że w pas było widać. Ja cały czas widzę. No tak. Chyba na ten, na YouTube wrzuca ten film, nie? Najlepiej. Tak. Oczywiście jak pozwolenie dasz, no. Jakoś nie jestem z tych, którzy rota, modlitwę. Jak dowcip. Nie ma. Dowcip słyszałem dzisiaj, znaczy słyszałem, gdzieś tam czytałem. No i jako, że jest RODO, no to lekarz nie może za bardzo ciebie wywoływać po nazwisku, tak? No. To wychodzi na korytarz i mówi, pana z syfilisem zapraszam do gabinetu. No, na to wiesz, te przepisy takie tak głupie są, że... No. Taka prawda. Widziałem zdjęcie, ja coś już przychodzę. Aha. Czyli zamiast nazwisk był pseudonim, typu pasywiszek. O jest. I tak dalej, czyli bajkowa postać. Masakra. Coś kliknąłeś? Ja nie. A oj cholera, wiesz co? Chyba wiem, co to może być za problem. A coś się stało? Co się zmieniło? Nie, tylko dźwięk słyszałem. Tak, to być może coś tam się klikło. Kiedyś tak było. Pamiętam, jak wchodziłem w inny program, czyli teraz akurat w PDF-a przeglądałem. Sopa. Być może, że to hamulec. Tak, to hamulec. Już chyba jest odpuszczony, co? Coś. Tam. Odpuściłem go. Nie. A, teraz. Nie cały czas. Dobra, o. Teraz. No to właśnie tak było. Tak, to dlatego. Oj. Aha. No widzisz. No zaraz 12 już mijamy, tak? Tak. Ale to jeszcze. Nie wiem teraz, bo na KK3 będzie. Polecimy gdzieś w okolice KK502. Czy co? Czy na 501 zaraz zakręcasz? Na 501 zaraz. Dobra. Tylko tego miniemy trochę. To w sumie. Wywalę 502. Tu tak jest ostatni z 4000 wyżej. No zaraz na Elnowa możesz przejść, to ci sam zakręci w zasadzie, tak? Częstotliwości mam ustawione? Wiesz co, nie 183. Mamy. Tak jest. Już mamy. Jak tam nasze paliwo? No i teraz jest. Jak to sensownie wygląda. No 2,9. To no. 2,5. No tak. 400 kilo. A wcześniej tam pokazywało, tam gdzie teraz było 2,9, to wcześniej chyba pokazywało, oj, teraz nie pamiętam, ale będzie można sprawdzić, 2 tony chyba, też. Ale, ja coś chory, dobra, wibry 144, dobra, 30, wiatr się zmienił. Wiesz co, mamy 9 węzłów z kierunku 310. A, to pamiętam, plus 4. No, chociaż. Zostaw te wind correction plus 5, masz to, zostaw i... To 149. No, możesz chyba zakręcać, mi się wydaje. Senior C.
rzeczy. Tak jest, no chcesz to możesz, wiesz, do gate'u pojechać, ale może tak, mi się... Tak, do końca trzeba pojechać. No o to chodzi. No, to już tak film jest długi. Zatrzymaj się po prostu na pasie, filmik zakończymy i... Jak wezmę pękego na 25. Na 25 właśnie. Mhm. A, to nawet, no, to też mi o tym mówiłeś sam. Bo gdzieś to widziałem, ale nie było pewnie. Tak to zakręcało. To... No. Jak jestem na przylotowej, to zawsze zmieniuję do 10. No tak, no bo to po co tam, tam nie ma takich zakrętów. No, żeby się nie odpali. A, to się pyta się, co, znowu wysiadłem z pichu? A to i może po tym to tak. Heading 220 widzę, prędkość 220. Teraz nawet byś mógł przejść sobie na LNAV i VNAV. Wydaje mi się, powinien załapać ten VNAV. Z tym VNAVem miałem problemy po odejściu. Tak? Najpierw zapewnię się, że ja teraz robię. No tak. Wiem, że ja lecę samolotem, a nie samolot już mi. Zgadza się. Czy w sumie mam wciąż o tym pilot. No, no, ale już nie tak bardzo. No. To się zgadza. I do odejścia też mam 4000. Tak jest, zgadza się. Proszę, to zmieniło. Localizer Alive, bardzo pozbawione. Okej. I zakręcamy. I co, Warlock Capture, ja proszę, zbawione. Weźmy sobie Flaps One. Dobra. Flaps One. Flaps one set. I flaps one speed. Trzecie szans. Na 3000. Co na 3000? Waxop. Następny punkt. Okej. Ach, jak pięknie z zewnątrz wygląda, jak lecimy. Widzę, to 2,9 ustawiłeś teraz, tak? Wysokość? Jak co? Wysokość 2,9 masz ustawioną. Dobrze widzę, zgadza się? Okej. U mnie jest 2,9, widzisz? Już jakiś błąd. Przekręciłem teraz jedno w górę. No, 300. Kurczę. Czekaj, ja... 2,9, a teraz? 3000. A, u mnie też. Okej. Ja nice. Musiałem przekręcić. Mamy prawie captured Flaps 5. Flaps 5. I Flaps 5 speed. To Flaps 5 set. No, jakoś tak. Znaczy, zaczął się sezon nawet w nocy. No, no, zgadza się. Kurde. A to dobrze, bo człowiek już nawet tęskni czasami za takimi nocnymi wojażami. Ja tam lubię widzieć. Dobra, 4000 ustawię już na wejście. Tak. W sumie mam ręce. No tak, glide set już przejęte. Tak, jest dobrze. Reset NCP altitude teraz nie chcę zmienić. No widzę, no nie jest. To z tym błędem latałem po transporcie. Aha. No tak. Od godziny widzę, że bez nagrywania tego można wyskoczyć. Aha. Sobie poczekam. No tak. 2500. Aj, 500 mamy. 7,3 mili do pasa. Right gear down. Logo włączyłem jeszcze światełko. Okej. Okay. Gear down. Kurczę, normalnie to wezmę później, ale mam wrażenie, że... 6,5 mili, także wiesz, dobry czas. Here is down, true green. Okej. No i jeszcze coś chyba. Flaps 15. Ja to napisałem, co robię.
Dobra. No tak, mogłem nic nie mówić to. A i tak byś nie, pamiętał. Ja pamiętam. Flaps 15 and speed break out. Dobra, landing checklist. Landing checklist. Engine starts with just continue speed break and landing gear down triggering cabin crew upright. Flaps 15. Dobra, to flaps 4. Okej. Klapy masz na 30. Okay. Ustawione. And landing checklist is complete. And tak jest. Go around. Nie. A jakie jest zapasowe? Kraków, palice. Także. 1000. Dobra, skup się miękkiego. Screen. Yep. Ile FPS-ów? 143. No to pięknie. FPM-ów, no. Zrobiłem screenshota. Okej, okay, super. No tak, ale widziałem, że ładne po trzęsieniu i to z lewej ręki. No. Także. Lądowanie na lewej ręce. No, ładnie. O, ależ jakieś zawiasy łapie, co? No. 100 remaining. After take off items to twoje, moje. No, już tutaj robię. Tutaj robię wszystko, bo ty na razie prowadzisz. Tikas, co będziesz musiał sobie wyłączyć, tylko w zasadzie. Okej, włączyłem. Dobra, wszystko w zasadzie mamy. Spoilery. O, klapy. Już na up. Flaps up. Spoilery są wyłączone. Aż sprawdzę sobie na skrzydło? Nie. A u ciebie nie, spoilery są w górze. Widzisz? Spoilery są. Nie, coś jest nie tak. Co? Moja pewnie przez to co ci mówiłem, tak? Że. No. Będę musiał to gdzieś indziej przypisać. Słabe będzie. Okej. Spoilery pewnie słabe też. Dobra, mój też wyłączony już. Reset. Wysokości minimum. Koła damy na up. No po locie, no co, niech samolot spać idzie. Dobra. Nie wylądujesz, nie zapłacisz za lądowanie. No, no. Dobra, dostajemy tutaj. Tak jest, możesz się zatrzymać. 44 minuty trwał lot. Całkiem długo. Pff, no, słuchaj, dwa podejścia. No w sumie tak. Generatory. No. AP wyłącz.
czy silniki możemy wyłączyć. Tak jest. Oj, jak chcesz, no. Dobra. Ja zaraz idę i tak, czekaj. Dobra, to myślę, że tak, filmik jest, możemy chyba go kończyć. Według mnie poszło wszystko elegancko. Nie mam żadnych zastrzeżeń. No, wiem, że nawet jakbym ci nie przypomniał gdzieś tam tutaj, znaczy przypomniał, może jakbym się nie spytał o klapy, no to i tak wiem, że byś powiedział, bo widzę, że inne rzeczy jakieś tam drobniejsze zauważałeś, także to też byś zauważył, takie coś. No. Także filmik kończymy i zobaczymy, co z tego wyjdzie teraz. Dobra, YouTube, do zobaczenia, do usłyszenia. Koniec, ciao.